Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak wyciąć kawałek filmu online, czyli nie będziemy potrzebowali żadnych programów, wystarczy zwykła przeglądarka internetowa i będziemy w stanie wyciąć kawałek filmu online. A więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest oczywiście otworzenie przeglądarki internetowej i następnie tutaj u góry w adresie należy wpisać cutvideo.online. Oczywiście link do tej stronki znajdziesz w opisie tego odcinka. Po przejściu do tej stronki otwiera nam się taki oto widok. No i tutaj mamy możliwość wybrania pliku, który chcielibyśmy obrobić. Możemy to zrobić albo dodać ten plik z Dropboxa, albo z Google Drive. Możemy także podać bezpośredni link do tego pliku, albo po prostu wybrać ten plik z naszego komputera. Ja wybiorę właśnie tą ostatnią opcję, czyli dodam plik. Z mojego komputera. Także klikam w ten niebieski przycisk. Otwiera nam się okienko i możemy tutaj z lewej z menu nawigować do miejsca, w którym mamy zapisany plik, który chcielibyśmy użyć i z którego chcielibyśmy wyciąć kawałek. Ja tutaj przygotowałem plik wideo 1, także klikam w niego i następnie wybieram otwórz. W tym momencie mój plik przesyłany jest na serwer. Kiedy zostanie on przesłany, będziemy w stanie. Z tego pliku wyciąć kawałek filmu, który nas interesuje. Oczywiście przesyłanie może potrwać od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego, jak szybkie łącze internetowe mamy oraz jak duży plik przesyłamy. Kiedy plik już zostanie przesłany na serwer, zobaczymy takie oto okienko. Tutaj poniżej, jak widać, jest podgląd tego naszego pliku. No i tutaj mamy dwie ważne opcje. Z lewej strony mamy suwak, który oznacza początek fragmentu, który chcemy wyciąć. Natomiast z prawej strony mamy drugi, taki sam suwak, który oznacza koniec fragmentu, który chcielibyśmy wyciąć. Czyli dajmy na to, ja chciałbym wyciąć tutaj od początku, może mniej więcej tutaj. Dajmy na to, że zaznaczę o tak. Następnie klikam Play, żeby zobaczyć podgląd, co zaznaczyłem. Tutaj odtworzy nam się podgląd tego pliku. No i jest nieco za długi. Ja chciałbym wyciąć tylko intro, także przesunę nieco bardziej ten suwak. Ponownie klikam Play, żeby zobaczyć, czy. Czy ten suwak oznaczający koniec e, fragmentu, który chciałbym wyciąć, jest w odpowiednim miejscu? No i tak, jest w odpowiednim miejscu, także kiedy już ustawimy te suwaki, e, żeby oznaczały miejsce, które chcielibyśmy wyciąć, już jesteśmy prawie na miejscu, już to wszystko jest prawie gotowe. Tutaj mamy jeszcze tylko kilka opcji do wyboru. Tutaj u góry mamy pomocnicze opcje, czyli web, PC, Mobile i GIF, e, czyli web, czyli w tym momencie są to najlepsze ustawienia, jeśli chcielibyśmy ten fragment wrzucić gdzieś do internetu. PC oznacza po prostu komputer, czyli będzie to najlepsza z możliwych jakości. Mobile e, od razu zostanie wersja dopasowana do telefonu komórkowego, czyli jakość będzie nieco gorsza. No i będzie mniejsza rozdzielczość tego filmiku. No i GIF, czyli ruchomy obrazek, tak samo niższa rozdzielczość i niższa jakość. Także w zależności od Twoich potrzeb, możesz wybrać albo najwyższą jakość, na przykład PC, średnią jakość, czyli web, lub na przykład na telefon komórkowy, czyli mobile. Oczywiście bez względu na to, którą opcję wybierzesz, możesz tutaj samemu zmienić i wybrać taką jakość, jaka Cię interesuje. Dajmy na to ja wybiorę to 720. Tutaj możemy zmienić format, czyli nie musi to być MP4. Możemy wybrać dowolny inny format tego pliku dostępny tutaj z listy. Następnie możemy wybrać, jaką jakość chcielibyśmy mieć, niską, średnią czy wysoką. To no i możemy także wpisać inną nazwę tego filmu. Jako nazwę, może: Video 1a. Kiedy tutaj wszystko już ustawisz tak, jak chcesz, możemy tutaj zjechać niżej do tego niebieskiego przycisku CAT. Klikamy w ten przycisk. No i w tym momencie nasze video jest przetwarzane i ten fragment, który zaznaczyliśmy zostaje w tym momencie wycięty. I za kilka chwil powinien on być dostępny do pobrania na nasz komputer. No i jak widać mamy już tutaj informację, że wszystko się udało. No i możemy teraz kliknąć przycisk Download, żeby pobrać ten plik na nasz komputer. Jak widać, po kliknięciu ten plik został już pobrany. Także przejdę może do tego folderu, do którego pobrał się ten plik. Jak widać, ma on taką oto dziwną nazwę w tym momencie. No ale zobaczmy, uruchomię ten plik i zobaczymy. No i jak widać, ten fragment, który zaznaczyłem, został wycięty. Także w ten właśnie oto prosty sposób można wyciąć dowolny fragment filmu za pomocą tego narzędzia online. I na dziś to było na tyle. Jeśli ten filmik był pomocny, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.